Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was również... Słuchajcie, dzisiaj witamy się razem, ponieważ dzisiaj będziemy nagrywać wspólny odcinek. Nagrywać? Cicho! Jezu, ale ty mi łapiesz za słówka, wiesz co? Będziemy nagrywać dzisiaj wspólny odcinek. Witam się z wami z mojego nowego balkonu. Powiem wam, że dzisiaj taki pierwszy poranek tutaj spędziłam. Nawet się trochę opalałam, bo mamy tutaj słonko. No, było fajnie. Naprawdę. Fajnie. Co tak zjeść śniadanko na balkonie? Fajnie. Co masz do jedzenia dzisiaj? Zielony omlet z serkiem szynkowym. Ewan Łaptom. Ewan Łaptom. Mysza, no wiatr jest. Słodki jesteś. O, Juri, dzisiaj w byłym nastroju. Nie, Ewa, po prostu... Jak już mówi do mnie nie Ewa, to znaczy, że jest w byłym nastroju. Skarby moje, co dzisiaj będziemy robić? Ponieważ... Czujesz to w ogóle? Są wyczynia? Bengale tak mają, a nasz jest po prostu szczególnie wygadany. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić ubrania tie-dye. Kupiłam specjalne barwniki, przygotowałam ciuchy, wykorzystamy ciuchy, które już mamy. Część jakichś t-shirtów kupiłam w second handzie. Właściwie nie wiem, czy nam to wszystko wyjdzie, ale chcę spróbować. Mówiłam wam już ostatnio, że marzy mi się taki dresik tie-dye. No i nie zamówiłam go w sumie, bo nie wiedziałam jak, jakoś nie byłam niezdecydowana. Poza tym Juri na mnie krzyczy, że ciągle już zakupy robię. Trzeba odkładać na swoje 4 karty. Wesoło dzisiaj będzie z nami. Także dzisiaj sami spróbujemy zrobić takie rzeczy. Juri, ja ci już znalazłam z szafy t-shirt i bluzę, zgadzasz się? Mhm. Tą białą, bo masz poplamioną tą bluzę i tak wyszła do wyrzucenia. I ja też zrobię kilka t-shirtów i bluzę. No i zobaczymy, powiem wam wszystko dokładnie jak to się robi. Wrzucę wam link z tymi barwnikami. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. A jak nie, no to trudno, ale... Ale myślę, że wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to trudno. Jak nie wyjdzie, to trudno. Juri zje śniadanko i będziemy zaczynać, także zapraszam was do oglądania. A! Kurde, no, taka ze mnie youtuberka, że cały czas to zapominam. Zapraszam was do subskrypcji, kochani moi, mojego kanału, do komentowania, do lajkowania. Ale tak serio, zapraszam was do subskrypcji, ponieważ naprawdę jest bardzo dużo osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje. Więc jeżeli to jesteś ty, to proszę cię o suba. Co ci szkodzi? Nic nie tracisz, możesz tylko zyskać uśmiech mój na twarzy. Dobra, zaczynamy. No i już przygotowałam nasze stanowisko pracy. Zmusiła mnie do tego filmu. Nieprawda, właśnie chciałam powiedzieć, że ja ten film chciałam nagrywać z Zolą. Ale Juri powiedział, że on chce ze mną nagrywać ten film i on chce sobie te rzeczy zafarbować. Kupiłam taki zestaw na Allegro, wrzucę wam go w opisie. I mamy tu trzy barwniki. Jest barwnik błękit, fuksja i turkus. Myślę, że ty fuksję odpuścisz, ale będziesz sobie robić błękitno-turkusowe. Chociaż może z różowym też coś zrobisz. Pewnie chcę. Dobra, i teraz tak. Już wam tłumaczę, jak to się wszystko robi. Na początek trzeba dodać do tych barwników wodę. Tak mniej więcej do 2/3. Rozpoczynamy mieszanie! Ciki, 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 dobra. Teraz najważniejsza akcja, zakładamy rękawiczki i bardzo pilnujemy Juri, żeby żadnego z tego barwnika nie wylać na podłogę ani nic takiego, dlatego zabezpieczyłam stół, ponieważ no bardzo ciężko będzie to zmyć. Jeżeli w ogóle ktoś z was nie wie, no to ta metoda tie-dye to jest nic innego jak zwiąż i zafarbuj. Proszę cię opamiętać, jesteś gościem na tym kanale. Dobra. Więc po prostu będziemy wiązać i farbować i jest kilka technik na to wiązanie. Można robić węzeł, można robić spirale. My będziemy robić spirale, bo mi się najbardziej podoba ten efekt przy spirali. Dobra? Aha, przede wszystkim rzeczy muszą być delikatnie wilgotne. I taką wilgotną bluzę, połóż proszę tutaj. Słuchajcie, w tym zestawie są rękawiczki i są gumki, więc w ogóle super, to jest taki full zestaw. Więc jak to kupujecie, to już nie potrzebujecie nic innego, możecie farbować. I teraz jak prosto zrobić taką spiralę? Wystarczy złapać za sam środek tej bluzy i w ten sposób zagniatamy w taką właśnie spiralkę. Ogólnie słuchajcie, to jest taka trochę dowolność, bo w zależności od tego jak bardzo pozgniatacie, jak bardzo pozagniatacie, no to wyjdzie wam jakiś tam inny wzór. Z tą bluzą będzie najgorzej, bo jest największa makaptur i tak dalej. Ja przygotowałam również t-shirty. Jeszcze jedna ważna rzecz, żeby to w ogóle wyszło, materiał musi mieć minimum 90-85% bawełny. Słuchajcie, pamiętam tą koszulkę? To jest koszulka z Second Hand Challenge, który robiłam z Zolą, Pauliną i Ulą. I dziewczyny właśnie wybrały dla mnie ten t-shirt, a ja sobie właśnie zrobię z niego t-shirt tie-dye. W taki sposób.
mamy takie kółeczko i teraz gumeczkami ładnie. Hop, tak zwany wędeł. Jest na to naprawdę dużo sposobów. I zobaczcie, moją bluzę pistaczio, którą niestety tak ubrudziłam, że się niczym nie chcę domyć i ją też spróbuję. A czy próbowałaś Perry? Próbowałam Venisha i nie pykło, więc szkoda mi jej trochę, ale i tak w sumie nic bluzy tak nie było. Tak samo chcesz, chcesz jakoś inaczej? Właśnie chciałam tą bluzę, tak, pomożesz mi? Nie. No i mamy nasze kuleczki, które związaliśmy. Cyk, raz. O moje, jakie malutkie, a twoje jakie duże. Zaczynamy! Jesteś gotowy? Tak, ale... Zero ekscytacji, kochany. No zero ekscytacji. No bo nie wiem, czym się ekscytować. Dobra, to ja zacznę od pierwszej, żeby pokazać ci, jak mniej więcej to ma wyglądać. No. Zobacz, bierzesz sobie taką koszulkę. No. Ja sobie na ten t-shirt zmieszam dwa kolory i będzie to błękit i różowy. Do środka. I jedziemy dalej. Różowy. Wbijamy do środka. Hop. I jeszcze może tu, co? No. Dobra. Jedziemy z twoją bluzą. Ja myślę, że jeśli chodzi o twoją bluzę, trzeba zrobić turkus. Bardzo musicie uważać, bo ja mam całe nogi już w tym. Mam nadzieję, że mojego pięknego body sobie nie zachlapałam. Nie wiedziałam, że to będzie tak tryskać. Cześć, ty mnie. Ale super. Ale gorący, co? Czy już ci się podoba? Mi się jakieś cała w barwnikach. Cześć, to też żeby nie zachlapałam. O kurde, dostałam twarzy? Nie, nie masz nic. A na czole? Nie masz. Myślałam, że włosów. Dobra, jadę z tym. Zobacz, myszka. Co? Dziwię. No to będziemy sprzątać. Kto to będzie sprzątał? Ty. Wiedziałam, że to powiesz. Jak ci się podoba nasza zabawa? Super. Cieszysz się? Bardzo. Co to jest? To jest moje czy twoje? Co? Nie wiem, co to już to jest. Jest twoje chyba. Przyszłam bliżej, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie. Jezu, ja mi się wydaje, że będzie mega. Musimy czekać kilka godzin, żeby ten barwnik wszedł dobrze w ten materiał, a potem płukać wszystkie te jeszcze wodą, dopiero wrzucić do pralki i bardzo ważne, żeby wrzucać to jeszcze osobno do pralki, bo one przy tym pierwszym praniu mogą farbować. To jest istotne, żebyście sobie nie zniszczyli rzeczy. Kurde, jestem cała w tych farbach, jak ja dzisiaj na trening pójdę. I podłoga, wszystko jest w farbie, uważajcie. Zaczynamy już powoli sprzątać, słuchajcie. Dobrze, że położyłam tą folię, co? No. Jeszcze na podłodze powinna ona być. Rękawiczki jeszcze się przydadzą, jak będziemy te rzeczy płukać wodą, bo te wszystkie rzeczy trzeba wypłukać wodą do tego momentu, aż przestanie z nich lecieć barwnik. Ciekawe, czy nam coś wyjdzie z tego, wyjdzie, co? Wyjdzie, coś, że będzie zajebiście. Tak? No. Ja też, jestem podekscytowana, dobra. Ja Boże, jakiego mam pryszcza na brodzie! Nie patrzcie. Nasze ubrania leżały 8 godzin w misce przykryte folią, ponieważ ważne jest to, żeby zachowały wilgotność. I za chwileczkę, Benżunku, proszę się, naprawdę. Za chwileczkę będziemy płukać je wodą do tego momentu, aż barwnik nie zejdzie. Co? Je wodą? Co ci chodzi? Fajne słowo, je wodą. O Jezu. Juri, pomożesz mi? No. Bo ja nie dam rady trzymać kamery, zasłaniać pryszcza i jeszcze płukać ubrań, no. Musisz być operatorem. Ale go męczę. Dawaj. Powinnaś przyjść wcześniej, a nie kurde, wracasz po nocy. Nie wracam po nocy, byłam z przyjaciółkami na wycieczce rowerowej. Sreczce rowerowej. Co sreczce? Jak tak możesz mówić? Śpiąc jest specjalnie na ciebie czekałem. Tak. Sekundka do takiej głupoty. Dobra. Teraz tak, postaw to i musimy to płukać. Jaki masz pomysł? Bo to każdy pojedynczo trzeba. Jesus, Yuri. Chce coś robić i później mówi, to ty powinieneś to robić. No bo wiesz, to jest ciężko. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Naprawdę, zmęczyłam się. Zobaczcie, pokażę wam dzisiaj mniej więcej jedną bluzkę. Piękna, co? No, zajebista. Ona naprawdę wyszła boska. No, boska. Także będziemy dzisiaj cali w kolorkach. Kolorku tym. Pomożesz mi kolorku mój? Nie. Widzimy się jutro. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, wczoraj do naprawdę późnej godziny robiłam pranie. Generalnie to jest dużo pracy z tym wszystkim, ponieważ no ciężko bardzo wypłukać te rzeczy tak, żeby faktycznie one nie miały już zero barwnika. I mi się to nie udało, ponieważ to płukaliśmy i płukaliśmy i cały czas ten barwnik leciał, więc stwierdziliśmy, że nastawimy płukanie w pralce. I włożyliśmy wszystkie te jeszcze razem. Ale nie wyszło to tak źle. Dzień dobry, szpilka. Tak, mizianko, mizianko.
Ojejoj, ojejojejoj. Moje mizianko malutkie. Się zlewasz szpileczkę z tym pledem. Moja kochana. Przez to, że te wszystkie rzeczy uprałam razem, to one się wzajemnie od siebie jeszcze zafarbowały, więc wszystkie są fioletowe. Pewnie gdybym uprała je osobno, to by tak nie było, chociaż w sumie nie wiem. Ale po prostu, słuchajcie, za dużo było tych rzeczy i naprawdę robiłabym to północy. Ale efekt bardzo mi się podoba. Wiecie, że ja teraz mam fazę na ten fioletowy kolor, także już wam pokazuję, co nam z tego wyszło. Kiuri będzie moim operatorem kamery. Tak, to zobaczcie. Ja myślę, że on wyszedł naprawdę fajnie, co? No. On akurat nie jest dla mnie, będzie na prezent dla mojej w sumie siostrzenicy, jak to powiedzieć? Bratanicy. Dalej, zobaczcie, ten t-shirt z second handu wyszedł tak. Pięknie. Fajnie, co? No. Wszystko, tak jak mówię, ponieważ wszystko uprałam razem, wszystko jest fioletowe, ale mi się to podoba. Julia bluza jest najmniej fioletowa, wyszła tak. Fajnie, ma tylko plamy. Widzisz, tak jasne się też przebija. Zobaczcie, to jest hit, po prostu, no jest jeszcze ładniejsza niż była. No. Zajebista jest. Zajebista jest, co? No. Kozek. Beautiful, jak to mówią Amerykanie. Jeżeli byście mnie zapytali, czy polecam wam w ten sposób, zdecydowanie tak, bo możecie naprawdę fajnie uratować ciuchy. Albo sobie przerobić ciuchy i będą oryginalne i tak dalej. Natomiast szczerze jest z tym dosyć dużo roboty. Szczególnie potem, bo faktycznie trzeba to wszystko przepłukać i to trochę czasu zajmuje. Ale zobaczymy, jak też to się będzie utrzymywać na ubraniach i czy te barwniki są trwałe, bo tego jeszcze nie wiem. Ale na pewno w sumie fajnie się bawiliśmy. I ja się bardzo cieszę, moja bluza pistachio jest przepiękna, jestem zachwycona. Ale generalnie powiem wam, że cała ta akcja z zrobieniem tych ciuchów na plus. Na pewno będę w nich chodzić, dajcie koniecznie znać, czy wam się podobają. I tak jak mówiłam, link jest w opisie. Wiecie, że ja was zawsze zachęcam do tego, żeby kreatywnie myśleć i żeby jednak samemu coś popróbować, poprzerabiać, bo naprawdę to może wyjść fajnie. Ja na pewno teraz będę szukała sobie białego dresiku i zrobię coś takiego z białym dresem. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!